Siemanko, witajcie na kanale Artur Wilanowski i ze mną dzisiaj jest Jan Tatarowicz. Siema. Siemanko. No i można powiedzieć, że jesteś szerzej znany tak naprawdę z Ninja Warrior. No tak. Ale nie tylko tym się zajmowałeś wcześniej i można powiedzieć, nie wiem, tak strzelam od razu na samym początku, że po prostu zobaczyłeś sobie pierwszy odcinek Ninja Warrior i wtedy zgłosiłeś się do tej drugiej edycji? Tak, to było coś takiego, że jak była pierwsza edycja w ogóle Ninja Warrior Polska, to jej nie oglądałem w telewizji, bo nie oglądam telewizji. Widziałem ją na YouTubie, nie? Od jakiegoś od jakiejś osoby, która tam była w programie. No i patrzę, faktycznie, no fajna rzecz, nie? Tak się sprawdzić. A trenuję kalistenikę, street workout, taki sport ogólnorozwojowy, gdzie i równowaga jest potrzebna, i taka siła, wytrzymałość. No i sobie myślę, że chciałbym się sprawdzić, nie? Sobie ze znajomymi rozmawiałem. No i tak nagle zaczęli mnie bardziej motywować do tego, żebym się zgłosił i jakoś tam wysłałem to zgłoszenie, a potem poszło. No właśnie powiedz też, to do Ninja jeszcze przejdziemy, ale jak zaczęła się przygoda ze street workoutem? Bo z tego co też widziałem i wyczytałem u Ciebie na Instagramie, że najpierw chyba zacząłeś jakąś gimnastykę trenować, czy coś takiego, tak, plus jeszcze Twój tata Cię uczył? Tak, tata mnie trochę zmotywował w ogóle, żeby zacząć ćwiczyć, bo zaczynał z siłownią. No. I wtedy, to był taki okres czasu pomiędzy pierwszą a drugą liceum, miałem wtedy 16-17 lat. I wcześniej bardzo dużo biegałem i ogólnie z sylwetki jestem taki dosyć szczupły bardzo. No i chciałem trochę zbudować masy mięśniowej, nie? No to właśnie przez wakacje trenowałem właśnie z miesiąc około na siłowni takiej domowej i prowadziłem zeszyt. I tam prowadziłem, jakie ćwiczenia robię i tak dalej. No i tata sobie spojrzał w ten zeszyt, patrzy, kurczę, no za dużo kilogramów biorę, nie? Kończę z siłownią, zaczynasz sobie pompeczki, brzuszki, takie rzeczy na własnej masie ciała, nie? No to mówię, no okej, nie? No, tak będę robił. No i poszedłem do liceum i miałem mega zarąbistego WF-istę. Pan Artur Śmielak, pozdrawiam bardzo serdecznie, który swoje zajęcia przez cały rok szkolny rozbijał na bardzo dużo sekcji, nie? Była lekkoatletyka, były gry zespołowe, była gimnastyka, było tak naprawdę wszystko, nie? No to no bardzo fajnie. W okresie zimowym zaczęliśmy robić proste elementy na drążku. Wymyk, odmyk, jakiś kołowrót na ocenę tam dodatkową. I to mi się spodobało bardzo, nie? Bo to było takie fajne, wiesz, no na drążku takie triki, bardzo takie widowiskowe. O. Ogólnie to w szoku też jestem, że tego typu rzeczy miałeś w szkole, bo to jest obecnie raczej niespotykane. Rzadkość, naprawdę, nie? Teraz WF-iści, no, idą sobie na łatwiznę i po prostu dają piłkę i piłeczkę grają, nie? Chłopaki. No ale właśnie, no dzięki WF-iście tam gdzieś tam to zamiłowanie do gimnastyki gdzieś tam było na początku. No i zacząłem sobie szperać po internecie, żeby jakieś nowe elementy coraz bardziej. I pierwszym elementem takim poważnym był muscle up gimnastyczny. Aha, okej. Okay. Nie? To się nauczyłem i wtedy wlazłem na filmiki Kury Workout. No i wtedy jak zobaczyłem, że fronty, plancze i tak dalej, że takie niesamowite rzeczy można robić, no to poszedłem w to na całość. No, chyba jednak większość osób ze street workoutu, no to Kurę Workout nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie znał. No właśnie, nie wiem. I w jakim stopniu się nie inspirował, no bo umówmy się, no w Polsce to było dosyć niszowe, ewentualnie jeszcze Maksym. Maksym jeszcze, coś wrzucał. Maksym bardziej siłowo, nie? No tak. Nigdzie nie pokazywał takiego freestyle'u, nie? No właśnie też powiedz, bo no to co potrafiłeś w tym street workoutie, to nie są takie proste rzeczy, czyli front lever. No front lever, stradlu, plancza też. No tak na styk. Kiedyś lepiej trzymałem. Za to zawsze chciałem się zabrać, ale teraz jak już ninja trenuję, to mi szkoda trochę poświęcać na to trening, nie? Mhm. Więc w okresie zimowym sobie obiecałem, w tym okresie zimowym, że kurczę, przykatuję, nie? I jeszcze z freestylu, no to w sumie 360. 360 i w sumie tornado jakieś, coś takiego.
no to myślę, że to nie jest taki podstawowy element. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. No i teraz tak lecąc już w tą ninja, czyli zgłosiłeś się i zadziwiająco można powiedzieć, że ci dobrze poszło. No tak. I co teraz, w sensie za namową, nie wiem, to był Ninja Witcher? Poszedłeś tak? Głównie Ninja Witcher, Mateusz Skrocki też, Jakub Zawistowski trochę też mnie popchnął, ale najbardziej no Ninja Witcher. To jakbyś jeszcze też tak mógł powiedzieć mniej więcej w sumie, jak to obecnie jest z zawodami pod względem ninja, już pomijając Ninja Warrior, czy właśnie takie biegi OCR-owe to są jeszcze, wydaje mi się, dosyć niszowe, ale coraz bardziej nabierają popularności, myślę, z czasem właśnie i z biegiem kolejnych serii Ninja Warrior. No to tak, ja zacząłem swoją taką przygodę z tym ninja, takim ninja faktycznie, właśnie od Ninja Warrior w drugiej edycji. Wtedy nagrywaliśmy od razu trzecią edycję i wtedy w połowie sierpnia były pierwsze zawody. Takie najbliższe po programie. I tam mnie właśnie popchnął Ninja Witcher, właśnie Paweł Murawski, żebym poszedł sobie zobaczyć, sprawdzić się i też poćwiczyć, bo to zawody w Polsce, one zupełnie się różnią z programem. Bo my tutaj się ścigamy na czas i mamy kilka prób i robimy to jak najszybciej się da, nie? A jednak w programie, no, bardziej tam była ważna precyzja i tak dalej, nie? Czyli w sumie no, nie macie wcześniej okazji przetestować toru w żaden sposób? W programie nie. W programie nie. Na zawodach często też nie mamy możliwości takiej, żeby potrenować sobie na torze, no ale mamy kilka prób, tak? Kilka podejść do toru i kilka podejść do przeszkody, więc gdzieś tam zazwyczaj pierwsze próby są wykorzystywane na to, żeby gdzieś tam poczuć, nie? A jeszcze w sumie krótko po tym ninja, to chyba to dosyć dobrze ci poszło na tych pierwszych zawodach, tam nie wiem, czy zająłeś 13 miejsce, a następnie trzecie, nie wiem jak to było. To było dokładnie tak, że tak jak mówiłem, w tych sierpniowych zawodach, one tutaj się odbywały, to były takie ogólne zawody Ninja Track OCR 100, takie ogólnoświatowe, to taki tor, który jest jakby wszędzie na świecie tak powielany, nie? I tutaj w Gdyni zająłem na nim 13 miejsce. Po dwóch tygodniach treningu na Mistrzostwa Polski przygotowując się, no to tam wywaliłem trzecie miejsce, nie? Podium. I naprawdę, kurczę, niektórzy szokowani, nie? Że tak szybko. No ale też chyba wtedy się bardzo duże wsparcie z tego, co widziałem właśnie również na Instagramie otrzymałeś. Mega. Wtedy bardzo mocno trzymałem się z Dawidem Grudzińskim, tym chłopakiem 15-letnim, co nieźle zasuwa. Z Pawłem Murawskim i Wojtkiem Borkowskim, nie? Z nimi trzema też bardzo często się kontaktowałem. Wysyłałem im filmiki, jak pokonuję przeszkody różne, bo tutaj miałem tor dostępny dzień lub dwa po zawodach. Jeszcze był cały tor rozłożony i tutaj katowałem go na maksa, a potem tylko składowe, nie? Bo go zabrali i zawieźli do Rybnika. Jakie są właśnie, przy tej okazji, jak powiedziałeś, i katowałeś, to w tym torze na przykład, który właśnie tak katowałeś, co uważasz, że jest takie najistotniejsze pod względem sprawności? Czy jest to, nie wiem, wszystko, czyli siła, wytrzymałość, taka typowa? Czy jednak na jakimś elemencie należy skupić największą uwagę, typu, nie wiem, chwyt? W tych szybkich zawodach, takich, gdzie faktycznie się ścigamy, to najważniejsze jest skupienie i koordynacja ruchowa, nie? Żeby wszystko fajnie zgrać, żeby no, nie pomylić się. Ostatnio na zawodach były bardzo małe obręcze, ringi. Musiałem przechodzić, no to jednego ringa sobie uderzyłem ręką i on latał mi i nie mogłem go złapać, nie? No i ja wiszę, kurczę, na bicku i czas leci, nie? Więc w tych szybkich torach, bo są też zawody, coraz teraz to się wszystko bardzo rozwija i są zawody, gdzie idziemy w stronę programu, żeby bardziej się skupić, zatrzymać, pomyśleć i żeby podejść tak, wiesz, delikatnie do przeszkody, tak rozważnie, nie? A tutaj na tych szybkich, no przede wszystkim
koordynacja ruchowa i taka sprawność, wiesz, no uwaga, nie? Okay. Wiesz o co chodzi. No wiem, rozumiem. A jakbyś mógł powiedzieć, nie wiem, w którym kierunku ty uważasz, że właśnie lepiej, żeby to się rozwijało? Kurczę, i fajne są ściganki, i fajne jest też takie bardzo siłowe. Czyli jedno i drugie. Tak, no, jedno i drugie, nie? Tylko fajnie by było, gdyby to było w lepszej proporcji, takiej wyrównanej. A nie, że tych szybkich biegów jest 10, a ty w ciągu roku, a tych wolnych, tych na których technicznych, gdzie trzeba się skupić, no to są może 3, aha, 4. To właśnie jak już poruszyłeś tą kwestię, to jak wyglądają tego typu kwestie właśnie pod względem zawodów? Bo no, myślę, że Runmageddon to już na pewno nie jest dla takich osób jak ty. No powiedzmy, nie, to za duży dystans. No właśnie, ale jakbyś mógł opowiedzieć o takich zawodach, co ile się odbywają i gdzie się odbywają i czy to jest tylko taki sezonowy sport obecnie, że tylko w wakacje? Pierwsze zawody takie ligowe, bardzo fajne, bardzo wymagające, to były bardzo wymagające, szybkie zawody, ale bardzo wymagające, bo były, tor był na długości 150 metrów i naprawdę naszpikowany przeszkodami w Radotkach i to było gdzieś na początku kwietnia, więc jakoś tak się zaczyna sezon ninja, a kończymy go tak jesienią, gdzieś tam wrzesień, październik. I nie wiem, są jakieś właśnie przyznawane punkty, rankingi? Tak, ogólnie... Klasyfikacja jest jakaś generalna, coś w tym stylu? Ogólnie jest Liga Ninja i w tą ligę składają się parę tam imprez zawodów. 5-6, nie wiem dokładnie. No i są przydzielane punkty odpowiednio od miejsc zajmowanych, co okay, nie? Okej. I całość punktów daje klasyfikację na Mistrzostwa Polski. A na Mistrzostwach Polski można walczyć o klasyfikację do kadry narodowej, do Mistrzostw Świata. Czyli jest kadra już narodowa w takich biegach? Tak. O, to nie wiedziałem. Organizacja OCR Polska należy do 20 kilku krajów, które już oficjalnie mogą gdzieś tam na te zawody światowe zawodników swoich tam wysyłać jakby, nie? Czy to jest też to, co właśnie, że w sierpniu bodajże weźmiecie udział w zawodach w Las Vegas? Tak, razem z Pawłem Murawskim i Robertem Bandosz mamy polecieć, w sumie jeszcze dziewczynami. Tam, jak dobrze pamiętam, Dorota Gazdzińska, Kasia i Klaudia. To razem lecimy do Las Vegas 29 lipca. A takie są plany, nie? Takie są plany, a zobaczymy, jak ten COVID i to wszystko wyjdzie, nie? Bo na razie cicho o tych zawodach. Nic nie planujemy. Bardziej się skupiamy na Ninja Warrior 4 edycji. Więc ciężko mi powiedzieć, czy polecimy na 100%, czy na 90%. No i Puchar Świata w Moskwie. No to też bardzo ciekawie. Moskwa fajny, bogaty kraj, ten miasto bardzo bogate. Nie? I kiedy te zawody z Pucharu Świata mają się odbyć? One mają się odbyć w październiku chyba. Aha. A na jakiej podstawie powiedzmy jest wybierana kadra narodowa i to, kto ma właśnie na takie zawody polecieć? No właśnie w zeszłym roku nie było polskiej Ligi Ninja, ponieważ był COVID i te obostrzenia i po prostu no, nie ruszyły niektóre zawody. I klasyfikacje do tej kadry narodowej dawały Mistrzostwa Polski, nie? Aha, okej. Czyli te, na które się przygotowywałem 2 tygodnie. I sobie możesz pomyśleć, jak niektórzy zawodnicy mogliby być wkurzeni, że przyszedł sobie jakiś ziomek, 2 tygodnie potrenował i se leci do Las Vegas, bo to nie było wiadomo w ogóle, że... To dopiero po fakcie się okazało, tak? Po fakcie się dowiedzieliśmy, że podium Mistrzostw Polski zostaje klasyfikację do Mistrzostw Świata. No to można powiedzieć, że mega duży sukces już na samym starcie. Kurde, wiesz, nie? Farcik dopisał.
No ale myślę, że też na to, powiedzmy, te składowe miały to, że właśnie ćwiczyłeś tą kalistenikę i street workout. No, przede wszystkim. Bardzo duże podłoże, takie siłowe. Tak, siłowe, wytrzymałościowe, a gdzieś tam koordynacja ruchowa zawsze na przyzwoitym w miarę poziomie miałem. Powoli zaczynasz ściągać ze street workoutu osoby do ninja? Jak, no, jak to jest? Staram się, a nie krajkę ściągam. Wysyłała zgłoszenie. Olka z Mistrza Polski w street workoutie również. A tak gdzieś tam mam też znajomych, którzy po mojej namowie zaczęli trenować streeta, a też ich teraz namawiam na ninja. No, czyli będzie jeden wielki rozłam. No, wiesz. No ja już bardzo odeszłem od street workoutu, nie robię takich treningów pod elementy, pod freestyle. Jedynie jak sobie robię jakąś tam siłę czy coś, no to porobię podciągnięcia, wiadomo, dipy, pompeczki, ale no... No właśnie tak jak mówiłeś o tym street workoucie, ty startowałeś w jakichkolwiek zawodach? Nigdy nie startowałem, zawsze się czułem na tyle słaby w streetie, że po prostu, no bo wiesz, plancza nie trzymałem jakiegoś dobrego, handstanda też mam problem, bo mam... sobą mobilność barków, więc po prostu nie chciałem jechać, nie? Mogłem, a w siłówce? No właśnie, bo mogłem sobie na jakąś siłówkę pojechać gdzieś, ale... W siłówce też widziałem 20 muscle-upów wycisnąłeś. No takie może nie za bardzo czyste, ale... No ale tak czy siak, no, myślę, że... Tam, no... no siła tak czy siak jest. Mógłbym spróbować bardziej w siłówce, no ale wyszło jak wyszło. Nie miałem też takiej... motywacji, wiesz, żeby jeździć po takich zawodach. Dopiero właśnie jak zacząłem w tym ninja startować, to mi tak bardziej zależało i też ten wiek, że wiesz, już mi to, no, nie robi dystans gdzieś tam do jakiegoś większego miasta, żeby dojechać. Więc chyba to po prostu tak zadziałało, że nie startowałem. Nie? To jeszcze tak odnośnie, tutaj rozmawiamy street workoutu, biegów, ale nierozłącznym elementem są kontuzje, które ostatnio cię trochę dopadły. Tu jakieś kolano, teraz ręka. Kurczę, wiesz co? Zaczęło się wszystko w grudniu, w zeszłym roku. Łopatka. Przesilenie łopatki lewej. Półtora miesiąca przerwy. Niedawno kolano, coś tam, przesilenie również w obrębie tam przyczepów od łydki dwugłowego. Teraz się przewróciłem jak sierota i nadgarstek mam rozwalony, nie? No ale nie są to też jakieś bardzo poważne kontuzje, które wyłączają mnie na jakiś dłuższy okres czasu, nie? Czyli nie przeszkodzić to w przygotowaniach do nie. zawodów Ninja Warrior, czwarta edycja. Będę przygotowany bardzo dobrze i musicie oglądać to, co się będzie działo. To jeszcze właśnie na sam koniec odnośnie Ninja Warrior, to ty chciałeś pobić ten rekord w tej drugiej edycji bodajże, jeśli dobrze pamiętam? To była trzecia już. A, trzecia, okej. Okay. I to było... To nie było świadome. Jakby wiedziałem, że Paweł Murawski bardzo dobrze pobiegł, ale nie miałem wtedy w głowie, żeby go pobić, nie? Żeby jeszcze lepiej od niego pobiec. To wyszło tak naturalnie, nie? Bo wiesz, tam przeszkoda weszła jedna, druga weszła. Wtedy czułem się tak, wiesz, swobodnie, no to sobie biegłem na kolejną, wtedy już były takie tylko siłowe, no to wiesz, na siłowych to się w ogóle nie przejmowałem, po prostu szedłem na maksa, nie? Ale jak poszedłem do półfinału, przeszedłem, no to już, kurczę, jak Witcher zrobił dobry czas, to już chciałem jeszcze raz, nie, go pobić i wtedy... To było to z drążkiem? To było z... Nie. Czy nie? Aha, to było okay. Z obręczą. Z drążkiem było w drugiej. Ach, no właśnie, one były tak blisko siebie, to przynajmniej blisko ja tak siebie, kojarzę. No. Do trzeciej chyba też byłem w eliminacjach, ale no, nie dostałem się. Tak? Tak. W którym odcinku byłeś? Nie, ja na samych eliminacjach od razu odpadłem. Castingu. Tak, castingu. A, no właśnie, bo jest casting i eliminacje dopiero. Tak, to na castingu już poległem. No, to na półfinale chciałem go zrobić, a... lekcja pokory to po prostu była dla mnie, wiesz, żeby nie kozaczyć jeszcze, kiedy nie miałem umiejętności tak naprawdę, bo wtedy jeszcze nie trenowałem. No, a odpadłem na technicznej przeszkodzie, więc też nie jestem jakoś bardzo zły na siebie. Nie? Jakieś, nie wiem, teraz plany właśnie takie konkretne na
czwartą edycję i jakiegoś błędu nie chcesz popełnić, żeby to skupienie było w 100%? Wiesz co, kusi mnie, żeby zrobić jeszcze rekord. Chciałbym przełamać minutę. W eliminacjach minutę przełamać. Wiadomo, że teraz te ory coraz trudniejsze są. To będzie ciężko, ale no jest taki cel i poprzednim rekordzistą takim ogólnie edycji wszystkich był Mateusz Skrocki. W pierwszej edycji minuta 17 na eliminacjach. W trzeciej edycji go nie było i powiedział mi, że w czwartej edycji się ze mną zmierzy i będzie chciał pobić ten mój rekord, minutę 16. Więc jeżeli on będzie na maksa szedł, no to ja nie mam nic do powiedzenia innego, jak tylko odpowiedzieć też sprintem porządnym na przeszkodach. Nie? A, no tu będzie wielka rywalizacja w tej czwartej może edycji. Może być w eliminacjach, ale w półfinale już sobie dam spokój, żeby spokojnie do finału wejść. No i wtedy w finale jak najdalej, nie? Wtedy już tam nie będzie mi zależało, żeby jak najszybciej robić, tylko żeby zmieścić się w określonym czasie i żeby pokonać wszystkie przeszkody, nie? Okej. To już tak na sam koniec, jeśli chciałbyś coś przekazać widzom i tutaj oglądaczom mojego kanału, ale również wpadajcie do Janka na kanał, który się wyświetli gdzieś tutaj. Pozdrawiam wszystkich widzów, wszystkie osoby, które w ogóle są zainteresowane takimi biegami przeszkodowymi czy programem Ninja Warrior, mega zapraszam, zachęcam na zmierzenie się na zawodach typu takiego właśnie tutaj szybkich torów, przeszkód, ale też zachęcam mega do uczestnictwa w zawodach Ninja Run, które są mega podobne do programu Ninja Warrior. No i ruszajcie się, aktywność jest bardzo ważna, fizyczna, 30 minut dziennie to taka zalecana w sumie przez WHO. Czy kalistenika, czy bieganie, wszystko gdzieś tam pójdzie na zdrowie na pewno. Zapraszam do oglądania mojego kanału, do zobaczenia sobie moich filmów z programu Ninja Warrior, jak mi tam poszło. No i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i dziękuję bardzo serdecznie. Również zachęcam na sam koniec do subskrybowania kanału. I dziękujemy. O, oczywiście. No i dziękujemy, że dotrwaliście do tego momentu. Także dzięki. Dzięki za zaproszenie do wywiadu. Ja również dziękuję.